Myślałem, że Mariusz Wach jest najwyższym zawodnikiem, najwyższym tutaj freakfighterem, ale mamy fightera, prawdziwy z krwi i kości. Olek, witam i szczególnie gratuluję Ci za wygrane, które miałeś na amatorskim panelu. Dokładnie. Dzisiaj stoczyłem jedną walkę, miałem Mistrzostwa Polski, to tak, MMA Polska, zgadza się, 10. edycja. Walczyłem jedną walkę, 4 minuty, udało się ją skończyć przed czasem, tam półtorej minuty to może trwało. Fajny high kick wleciał. Widziałem to, widziałem, oglądałem. No, szybko się zadziało, zadowolony jestem, plan wykonany, to co miało wejść, wizualizowałem sobie to wcześniej, więc jestem zadowolony. To był poranny panel, a jesteśmy na wieczornym i teraz tak, Lizak przegrywa. No, jest mi bardzo przykro, bo to jest bardzo mój bliski kolega klubowy, niestety no, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, parę rzeczy nie zagrało, na pewno waga Sequento dużo zaważyła, no bo jednak, nie wiem, to 10 kg, 15 było różnicy, no to czuć, jeśli Lizak waży tam 66, tak, a Sequento w okolicach 80 kg, no to już naprawdę waży, Lizak próbował go obalać, nie mógł, no. Kurde, trochę taki kubeł zimnej wody dla Lizaka, no ale też nie ma co się przejmować, że tak, no bo jednak mimo wszystko był silniejszy dużo i no pewne rzeczy są do poprawy, ale ja jestem dumny z Lizaka. A nie myślisz, że kluczem w tej przegranej było to, że Lizak się pokusił o jakieś kopnięcie z wyskoku, które spadło na krocze, bo w tym momencie gdzieś ten tlen był już na tyle podciągnięty u Sequento, że wydawało się, że Lizak zakończy tą rundę zwycięsko. No zgadza się, myślę, że to było kluczowe zagranie ze strony Sequento. No dla mnie słaba akcja, dosłownie, nie wiem, tam było blisko 4 minut chyba, czyli no według przepisów... 48 sekund do końca, no chyba, tak, jak dobrze zauważyłem. Tak, ale wykorzystał przepisowo co mógł, ale nie, no to jakby był taki faktycznie charakterny, mocny chłopak, nie chcę, no dobra, charakterny może przesadziłem, ale... Nie, ale charakter pokazał znaczy, dzisiaj. Znaczy no pokazał, tak, szacunek dla niego, bo dobrze się bił. Były ładne low kicki, też były fakt, że może nie jest jakiś poukładany, ale no kurczę, myślałem, że wstanie szybciej, że jednak będzie chciał się bić. Wykorzystał swój czas, no to było dla niego, no i tyle w temacie, no. No Lizak przez to stracił, tak, bo on odzyskał siłę i no było mu ciężej po prostu, tak. To jeszcze zapytam o Kamila Mindę, bo jesteśmy przed tą walką, ale tutaj Kamil razem z Omielańczukiem, ta walka naprawdę interesuje kibiców sportowych szczególnie tutaj, bo ja widziałem i po głosowaniu w naszej ankiecie ponad 10 tysięcy głosów, to jednak jest zainteresowanie. No myślę, że ta walka może budzić emocje zarówno u tych widzów sportowych, jak i mniej sportowych. No na pewno będzie dobra walka, zarówno jeden i drugi ma czym przyłożyć. Ja osobiście parę razy sparowałem z Kamilem Mindą, z King Kongiem, naprawdę jest mocny. Kopałem na przykład z nim, no robiłem sobie, biłem sobie rękoma i kopnąłem na przykład hajki. Nawet wszedł, normalnie się wywracałem. Chłopała taką siłą, naprawdę. Ja jestem w szoku. Łapą dostałeś kiedyś? Też, ale na gardę, ale i tak poczułem. W sensie naprawdę jest, ma silny cios, masz czym przyłożyć. To się zgodzę. A ty nie boisz się sparować w tej chwili z takimi zawodnikami? No myślę, że nie. No, znaczy w sensie robimy w dużych rękawicach, robimy rzadko, wolno i ja coś tam pomagam zawodnikom, wiadomo. No myślę, że bez problemu. Kiedy twój czas przyjdzie na takie poważniejsze walki? Ile jeszcze takich amatorskich pojedynków stoczysz? Bo po tym, co dzisiaj było, to myślę, że też będzie trudno dobrać jakby rywala tobie. Chyba, że jest jakiś, nie wiem. Ja myślę, że tak około jeszcze z 50 pojedynków minimum. No i wiadomo, im więcej, tym lepiej. Zarówno większość dobrych pięściarzy, Artur Beterbijew, tak? Kurczę. Dmitri Biwol, tak. Tak, wszyscy ci pięściarze mają powyżej 300 walk amatorskich. Czyli oznacza to, że żeby się bić na dobrym poziomie zawodowym, trzeba mieć dużo walk amatorskich. Myślisz, że to da się wytrzymać organizm, bo ile ty masz teraz wzrostu? No, aktualnie mam 205 cm wzrostu i 18 lat. Już skończone. No ale to jeszcze rośniesz, właśnie rozmawialiśmy o tym i prawdopodobnie jeszcze te centymetr, dwa podskoczysz pewnie, czy się mylę? Tak szczerze nie wiem, mam nadzieję, że już nie, ale czas pokaże, tak? Gdzieś, jak to się mówi, skauci koszykówki nie chodzili za tobą i nie mówili, słuchaj, może byś zmienił dyscyplinę w koszykówce, łatwiej, nie ma gdzieś tutaj takich problemów jak w sportach walki, a można zarobić dużo większe nawet pieniądze.
Było kilka propozycji. No, wiele trenerów, na przykład z różnych sportów, zarówno koszykówki. Siatkówka też. Nie, no, siatkówkę akurat nigdy nie grałem, ale na przykład trenowałem pływanie przez 8 lat. To wiele osób też chciało, żebym więcej pływał, żebym się w pełni temu poświęcił, ale mi to nie sprawia na tyle przyjemności, żebym to robił dalej. A jakie dystanse najbardziej lubisz? A nie wiem, krótkie takie, tak szczerze. Raczej tak, zgadza się. Czyli jesteś krótkodystansowcem? Będziesz kończył walki też szybko? Nie, no ja lubię się długo bić, ale im szybciej, tym lepiej, no. Aż długo się bijesz, bo pamiętam, Olek, pamiętam jak ojciec przywoził cię gdzieś tam, jeszcze byłeś taki, powiedzmy, mały, jeszcze w ogóle nie myśleliśmy o tym, że wyrośniesz na takiego, kurde, faceta. Zgadza się, no ogólnie lubię się długo bić, ale no jak mogę skończyć, to czemu nie? No po co mam się męczyć? No w takim razie... Bardzo fajnie dzisiaj weszło. No, mam 3 walki, tam łączny czas walki i w ciągu tych 3 walk to mniej niż 5 minut. No, to myślę, że to jest dobry wynik. Czyli jeszcze 50 walk i dopiero zawodowa kariera, ale myślę, że ty jak patrzysz, bo doskonale analizujesz rynek, rozmawialiśmy nie jeden raz, to jest tak, że na przykład trzeba zaczekać i być tym dojrzałym zawodnikiem, mieć te na przykład 25, 7, 8 lat i dopiero wejść w takie zawodowe MMA? Myślę, że tak. Jestem też z kategorii wyższej, bo ważę aktualnie w granicach między 93 a 95 kilo, więc ogólnie pewnie docelowo będę startować w kategorii ciężkiej, a większość zawodników w kategorii ciężkiej jest powyżej 30 roku życia. Więc wydaje mi się, że nie potrzebuje się śpieszyć, bo jednak trzeba nabrać taką męską siłę, taką... No, trzeba wyrosnąć, dojrzeć w pełni. Już o tym wyrośnięciu nic nie gadaj. Chciałbym do połowy tutaj dojść, a się nie udało. Zgadza się. No wzrost jest taki nietypowy. Miły, zgadza się. Zgadza się wzrost, no. No już wystarczy. Nic się nie zgadza, cholera, nie? Mógłbym trochę oddać. Dziękuję bardzo, Olek. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki za wywiad. Dzięki.